Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić trzech znakomitych sportowców. Wiele osób na pewno pamięta ich. Z mojej prawej strony Heniek Kadrulucki, kolarz, zwycięzca Tour de Pologne, wielu wyścigów, 200 wyścigów chyba wygrałeś, tak? No tak się nazbierało. Tutaj nasza gwiazda Władysław Kozakiewicz, mistrz olimpijski, rekordzista świata, mistrz olimpijski w Moskwie, no i przede wszystkim klasyka już cytatu, ten gest Kozakiewicza, prawda? Naszą kolejną gwiazdą jest Wojciech Bartnik, brązowy medalista z Barcelony z 1992 roku. I tak się złożyło, że to są ostatnie medale nasze olimpijskie w dziedzinie zarówno boksu, jak i skoku o tyczce. Ja bym chciał spytać się o ten stadion w Łużnikach w 1980 roku. Nieprzychylny, to był ciekawy okres, bo Związek Radziecki, Breżniew rządził, Sowieci interweniowali w Afganistanie. Możesz mi powiedzieć, jak przebiegał ten konkurs? 80 rok, myśmy wiedzieli, sportowcy też żyją i wiedzą, co się dzieje. Przygotowaliśmy się do Moskwy, wiedzieliśmy, że gdzieś tam ta armia radziecka zbliża się do naszych granic, gdzie stoją, czekają, niech tam coś się jeszcze zdarzy, to wejdą. Z drugiej strony propaganda rosyjska była strasznie przeciwko Polakom. Możecie sobie wyobrazić, że w sklepach, obojętnie jakie co kupowaliśmy, powiedzmy kilo cukru, to było dokładnie napisane, kilo kosztowało 80 kopiek, 20 kopiek na Polskę. Rosjanie sami nie mieli, mówią, dla tych Polaków jeszcze musimy oddawać. Taka była propaganda, to na wszystkim było. Ja dałem tylko przykład. No i taka sytuacja była i w wiosce olimpijskiej, i na stadionie. Oni nas nie cierpieli. Oni wszystko chcieli zrobić, żeby ten Polak, obojętnie który, nie wygrał. A najlepiej, jeżeli wygrywa swój Sowiet, który tam też miał szansę do zdobycia w Moskwie medalu. Wołkow, tak, który oczywiście miał już przykaz zdobycia tego medalu. I wszystko było możliwe, bo były straszne oszustwa w tej Moskwie. Czy tam mógłbym, pomyślcie sobie, z odległości 40 metrów patrzeć na poprzeczkę. No ona jest wysoka, ale nie wiem, czy ona leży na 5,60, czy może na 5,65. Tego się nie zobaczy. Dla Wołkowa mogło 5,55, a dla mnie 5,70. No to mogli postawić, bo nie było nawet miarki. Myśmy nie mogli podejść do stojaka. Także wszystko mogło być zrobione w tym momencie. I może dlatego tak wysoko skakałem, żeby skoczyć wyżej niż wszystko, co mi kazali. A teraz jeszcze się zastanawiam, może więcej skoczyłem niż faktycznie rekord świata. Ale tak było. I teraz te gwizdy, które wchodzi na początku, jak Polak wchodził na rozbieg, to były gwizdy, ale olbrzymie. To można teraz posłuchać, jak gdzieś tam pokazują dokumentację tego konkursu. A na przykład i Polak został wygwizdywany. Nie gwizdali na naszych przeciwników, obojętnie z całego świata. No i ja skoczyłem najwyżej, zostałem sam w konkursie. Co możecie wyobrazić, nie rozumiem ludzi, już mam złoty medal zapewniony w kieszeni. Ja staję na rozbieg, oni gwizdzą. Gwizdzą, żebym nie przeskoczył, że ten Polak, żeby mu się noga tam powinęła, żeby... Chociaż już i tak mam złoto. Rosjanin faktycznie zdobył srebrny i statkiem ślusarskim, obydwoje. No i oni gwizdzą, to ja to przyjąłem do siebie osobiście, że oni na mnie gwizdzą. Oczywiście złość moja była też bardzo duża. Ja powiem szczerze, może troszeczkę uśmiechając się, może i dobrze, że gwizdali, bo skakałem strasznie wysoko. Ze złości. Byłem mocny psychicznie i faktycznie skakałem. No i oczywiście przeskakiwałem. No, ale wyobraźcie sobie najśmieszniejszą rzecz. Stawiam rekord świata w Moskwie na Łużnikach. 5,78 o centymetr wyżej niż Francuz. Philippe Ouvion, który siedzi na ławce i zajął już czwarte miejsce, także nie ma medalu, ale dla niego jeszcze został rekord świata. Ja rozumiem, jak on by siedział na tej ławce i skuś baba na dziada, skuś baba, no bo coś by tam se mówił, po francusku oczywiście, żebym ja nie skoczył. Ale dlaczego Rosjanie gwizdzą na mnie? Nie Rosjanin miał rekord świata. No oczywiście, jak powiedziałem, adrenalina, doping publiczności tak dobry, że
że przeskoczyłem rekord świata. I tu jest ostatnie może słowo, zdanie. I wyobrażacie sobie, że jestem, popatrzcie tak na mnie, jestem jedynym na świecie człowiekiem w historii, w ogóle całej historii, który zdobył złoty medal, pobił rekord świata i został wygwizdany. No, no takie jest życie. No. Niesamowita historia. No. A powiedz mi, co było później? Była szatnia, działacze, wiadomo, no że... Słyszałem, że nawet chcieli odebrać medal. Tak, to się później zaczęło. Już następnego dnia rano dowiedziałem się, że ambasador w Polsce, Aristow, zadzwonił do Gierka, oczywiście z notką, że ja obraziłem naród radziecki i trzeba mi odebrać medal. I to było faktycznie. Powiem wam szczerze, ja o tym się dowiedziałem dużo później. Był zielony stolik, wszyscy zdecydowali, ci co tam siedzieli, większością głosów, że nie wszyscy, ale większością głosów, że ja obraziłem naród radziecki oczywiście i zabieramy medal, dyskwalifikujemy, mnie dyskwalifikują dożywotnio. Dobrze, że na tym w komisji dyscyplinarnej takiej był Samaranch, przewodniczący Komitetu Olimpijskiego w tamtym czasie i on był kiedyś ambasadorem, oczywiście mówił w Moskwie, mówił po rosyjsku, wstał i mówił, słuchajcie, chyba sobie żartujecie, ja tego człowieka znam od wielu lat, no bo powiedzmy sobie, ja byłem już wiele, wiele lat najlepszym na świecie tyczkarzem. No i ten człowiek zawsze to robi. Nie wiem skąd mu to przyszło, bo on sobie zawsze, jak skacze wysoko, wygrywa zawody, to pokazuje taki gest, bo widziałem, mówię, w Barcelonie skakał tyle razy, że tego, to aż przyjemnie było popatrzeć i pokazuje chyba na tej poprzeczki, bo zawsze jak ten rekord jakieś bije, wszyscy popatrzyli na niego, tak mi opowiadał jego oczywiście tam człowiek z Komitetu Olimpijskiego, który był też w Moskwie. No i powtórzono to głosowanie, no i małą głosą ilością głosów nie zabrano mi tego medalu. Przekonał komisję, faktycznie. No i później leciało, jak nie tam nie odebrali, to co robimy, to wiele jeszcze na złość. Przez 4 lata miałem rzucane kłody, aż któregoś dnia wpuszczono mnie w maliny, wysłano na zawody. Ja byłem za granicą, startowałem na paszporcie służbowym, czyli nieprywatnym. No i w tym momencie zostałem banitą. Wróć, ale będziesz ukarany, no bo przecież najróżniejsze były później z tego reprymendy, że ja zostałem w Niemczech, ja siedziałem w hotelu i czekałem, kiedy mogę przyjechać znowu do Polski. Wyobrażacie, to był rok 80, nie szło 85. Tak. To był 85, tak, że to nie było wziąć komórkę, zadzwonić do związku. Nie, trzeba było kręcić 2 dni. Chciałem się dowiedzieć, o co chodzi. I te mijały dni. Zostało mi zabrane całe moje mienie w kraju, czyli mieszkanie, samochód, który miałem, konto w banku, mojej rodzinie całe, wszystkim zabrano paszporty. I okrzyczano mnie zdrajcą narodowym, ten bohater nasz, no bo ja byłem w tamtym czasie faktycznie tym bohaterem, ze względu nie tylko na złoty medal, tylko na ten gest. No i zostałem niewpuszczony do Polski, ja do więzienia nie chciałem wrócić, powiem szczerze, bo tak na mnie najeżdżano, że wziąłem azyl, ja nigdy nie pytałem o azyl, ciągle byłem na tym służbowym paszporcie, siedziałem w hotelu, no i żeby dojechać tylko do kraju, w końcu się dowiedziałem od mojego brata, że wszystko ci zabrano, mojego ojca w tamtym, milicja wyłamała drzwi, weszła do mieszkania mojego w Gdyni, w centrum, Świętojańska 51, pierwsze piętro, piękne mieszkanie, które zresztą remontowałem dalej. To było twoje mieszkanie. No, tak? Ja już kupiłem jedną część budynku razem z mieszkaniem. Wyprowadziłem ludzi, dałem im mieszkanie, mogłem wejść w to mieszkanie, zostałem lokatorem i to jest właśnie ta cała sytuacja. I w pewnym momencie zabrano z kuli mojego ojca w kajdanki, wyrzucili z mieszkania. Następnego dnia wprowadzono 8-osobową rodzinę. No i teraz prosiłem pana prezydenta Szczurka, że no, ja już nie chcę tego mieszkania, no bo ja pomyślcie sobie, bym przyjechał do Gdyni i bym wyrzucił taką rodzinę na bruk. No to Kozakiewicz, ten burżuj, nie, wyrzuca biednych ludzi na bruk. To nie ja ich tam wprowadziłem do mieszkania. A ja wygrałem sprawę w sądzie, że mogę się wprowadzić do tego mieszkania. No z 8 ludźmi bym mieszkał własnym. Urząd Miasta nie zrobił jednego kroku, żeby im pomóc. Kiedyś byłem radnym Gdyni, później
pytam się pana Szczurka, no słuchajcie, no dajcie mi zastępcze mieszkanie, jakieś tam, powiedzmy, dwa pokoje z kuchnią. Nie chcę tego, 150 metrów moje mieszkania, bo już poszło gdzieś tam do ludzi, niech to już będzie tak, nie? Myślę sobie, odpokutuję. No i pomyślcie sobie, że nie, kupcę. No i tyle było. Ja przyjeżdżam, jestem radny, mieszkam w hotelu albo na 30 metrach u mojej mamy jeszcze w takim mieszkaniu. No tak zostałem wykiwany przez Polskę. No, zrobiłem na niej wszystko, zdobyłem wszystkie moje medale, które w mojej karierze zdobyłem w ogóle. Jest ich tak olbrzymi kosz tych medali u mnie w domu. Ciężko podnieść, bo to ponad 30 kilo. Kilkaset medali, już nie mówię o kilkuset pucharach. To wszystko zdobyłem, będąc Polakiem w kraju. No i kiedyś mi powiedziałem, no coś ty dla Polski zrobił. No, dlatego mówię, tak podziękowała mi w tamta Polska i do tej pory. Mieszkam w Niemczech, no co będę mówił, nie będę okłamywał. Ludzie się w Europie dowiedzieli, gdzie ja jestem. Przyszły propozycje z całego świata, czy to była Ameryka, czy Szwajcaria, czy Niemcy, czy Francja. Tak. Panie Władku, niech pan do nas przyjedzie, niech pan u nas mieszka. Nie? Oczywiście najbliższe miejsce to było tam, gdzie byłem, Hanower, przyszedł klub, powiedział, panie Władku, no to... Niech pan dla nas, proszę dla nas startować, mogę wystartować oczywiście dla każdego klubu i zacząłem startować. Przyjęcie, mieszkanie, właśnie zastępcze było i mogłem startować na całym świecie. I dlatego tak się potoczyło. Także ja jestem Polakiem dalej, także jak ktoś się pyta tak głupio, że kim się czujesz, to niech się puknie w głowę. No, to, że ja mieszkam w innym kraju, nie znaczy, że raptem jak przekroczyłem granicę Niemiec, z Polski przejechał, dobrze, że nie na prawo, no to do Rosji też nie chcę, chociaż się tam urodziłem na Litwie. Ja się urodziłem w Związku Radzieckim. Koło Wilna. Kiedyś takie wpisy były w temacie. Takie wpisy. Dlatego troszeczkę w tej chwili się śmieję z moim. Tak się stało, takie życie pociągnęło, ale tu jest serducho zawsze to samo. Ale Polska cały czas jest w swoim sercu. Wojtek, czy miałeś podobne zdarzenia? No, tutaj jak słucham Władysława, no taka dosyć naprawdę dramatyczna sytuacja, bo człowiek oddaje serce, oddaje samego siebie dla Polaków, dla Polski, po to, żeby coś wspaniałego zrobić, żeby tak o tej Polsce się mówiło, bo przecież każdy medal to jest na językach jesteśmy całego świata, a tutaj to zachowanie, które uważam nie przystało tym kibicom nawet, którzy zgromadzili się na stadionie na Łużnikach, aczkolwiek widziałem, Polacy bili brawo i to bardzo, bardzo mocno, bo duża grupa kibiców z Polski była też. No cóż, historia niesamowita. Bardzo się cieszę, że Władysław tutaj wytłumaczył, powiedziałeś o tym, o tych rzeczach, o których ludzie nie wiedzą. Ja też nie wiedziałem wiele rzeczy, aczkolwiek wiedziałem, że w momencie, kiedy skakałeś, otwierali bramy po to, żeby zrobić jakiś taki przeciąg, nie wiem jak to nazwać. Żeby wszystko dało. Ale ja myślę, że opatrzność boska czuwała nad tobą i było jak było, no było po prostu cudownie. Mi się wydaje, że każde miasto na świecie to powinno być dumne z takich mieszkańców, między innymi Gdynia. Masz obywatelstwo honorowe Gdyni? Gdzie to? Nie. Właśnie Gdynia, nie wiem dlaczego. Może im jest wstyd, nie? Że nie mają, mają tego jednego złotego medalistę, który zresztą całe życie spędził i był w klubie gdyńskim. Który mnie też zdyskwalifikował w tamtym czasie automatycznie, ale tam już mi nie zależy. Ja, jak widzicie, jestem w każdym mieście w Polsce i wszyscy mnie przyjmują właśnie bardzo miło. Wrocław, Opole, teraz Orliki lekkoatletyczne, tak, imienia Władysława Kozakiewicza. Oleśnica również. Oleśnica to samo właśnie byliśmy, nie? Spędziliśmy razem pięknie czas. To są najpiękniejsze rzeczy. Zostawmy tą Gdynię, niech sobie żyją swoim życiem. Mnie nie zależy na tym, oczywiście ja do nich nie mam żalu w tej chwili, bo już to było bardzo dawno, już może prawie zapomniałem. Także my jesteśmy ważni, jeszcze żyjemy, jeszcze działamy. Ale to smutne, kiedy ojczyzna powoduje, że najlepsi synowie wyjeżdżają. Ciebie też gdzieś tam wygoniło świat? Tak, no mnie poniekąd z Władkiem te miasto Gdynia łączy, bo ja w flocie Gdynia odbywałem służbę wojskową w
przez dwa lata. No proszę. W 76-77 roku. Z moim bratem byłeś. Tak. Z Edkiem, no. Na pewno, na pewno. Natomiast no, to były takie czasy, to co Władek opowiedział tutaj i poniekąd Wojtek, to właśnie żyliśmy w tej epoce, gdzie no, w reprezentacji żeśmy, dla reprezentacji żeśmy się ścigali po całym świecie. No i tak było, że w kolarstwie, że w 80 roku praktycznie po olimpiadzie w Moskwie jednego dnia zostaliśmy pozbawieni jakby pracy i środków do życia, dlatego że wprowadzono wtedy stypendia, które otrzymywali zawodnicy do 23 lat. Ja miałem wtedy 25 lat i już byłem uważany jako stary zawodnik. W związku z tym myślę, że to dzięki moim bardziej zasłużonym kolegom, takim jak Tadek Mytnik, jak Rysiek Szurkowski, no nie wiedziano, co z nami zrobić. I nas było dziewiątka taka, która wyleciała z kadry jednego dnia od razu po olimpiadzie w Moskwie. Wtedy zapowiedziano w Polskim Związku Kolarskim, że kadrę należy odmłodzić, no bo nie ma środków. No i powiedziano nam tak, słuchajcie, no możemy wam dać paszporty służbowe, to co Władek mówił, tutaj właśnie stosu dostawaliśmy z Centralnego Ośrodka Sportu. I jeżeli macie gdziekolwiek zahaczenie na świecie, to my was puścimy, szukajcie sobie jakiegoś bytu. No ale nie było to łatwo też, bo jak nas pozbawiono wtedy pracy, czyli, a był obowiązek wtedy, jakby w 81 roku taki był obowiązek, że każdy dorosły mężczyzna czy kobieta między 18 a 40 rokiem życia musiał mieć zatrudnienie, no ale również jakby, żeby uzyskać paszport, to trzeba było mieć również zatrudnienie. Kwestionariusz się taki wypełniało i tam musiało być zatrudnienie. No i w przypadku na przykład moim, no musiałem w zimę, właściwie jesienią zacząłem i musiałem się przygotować do wyjazdu na wiosnę. No to chodziłem na kurs na taksówkarza i dogadałem się z moim kolegą, któremu kartki, bo to paliwo było na kartki, to kartki mu oddałem, opłaty wszystkie opłaciłem po to, żeby mieć ten stempel na tym kwestionariuszu, żeby dostać paszport. No i wyjechaliśmy właśnie do Francji. Tam był, tak jak wspomniałem, Rysiek Szurkowski, Janek Brzeźny, tam był Tadek Mytnik, Bieniek z Oleśnicy Janusz, również mój kolega, Janusz Pożak, obecny prezes Polskiego Związku Kolarskiego. No i tam ja się ścigałem 11 lat, zresztą jak Jasiu Brzeźny. Tam właściwie żeśmy, dzięki może temu nie zostaliśmy sportowymi dziadami, tak mówiąc w cudzysłowie, bo tam żeśmy jakoś przetrwali ten okres taki, gdzie tutaj miejsca dla nas zabrakło. No i można powiedzieć tak, że ścigaliśmy się tam jeszcze 11 lat. Także myślę, że te czasy, które były, to one się tylko porozkładały troszeczkę w innym, jakby w różnych dyscyplinach, ale to były te czasy, o których właśnie Władek tu powiedział, że no, no w przypadku kolarzy nas pozostawiono tak jakby samym sobie i właściwie myśmy z Jankiem Brzeźnym ostatnie dwa sezony to przygotowywaliśmy się za swoje pieniądze tutaj, po to, żeby tam pojechać i żeby wygrać do Polski. No żeby po prostu, oczywiście jak żeśmy tam wyjechali, to jeszcze sięgano po nas, bo myśmy z Jankiem jeździli jeszcze wyścigi takie jak Tour de l'Avenir, jak Dauphiné Libre, duże wyścigi międzynarodowe, jako reprezentacja, czyli tam... To właśnie mówisz, nie? Wszędzie nas chciano... Tak, tam nas chciano, no na przykład byliśmy, jechaliśmy taki duży wyścig Dauphiné Libre z zawodowcami, gdzie właśnie organizator wytypował nazwiska i Polskiemu Związkowi Kolarskiemu zapłacił pieniądze, i to grube, żebyśmy w ogóle tam wystartowali. Także tam nas chciano, a tutaj no nie było, po prostu nie stworzono żadnych warunków. No dzisiaj, jak się mówi, kolarz 25 lat, który ma, to jeszcze nie jest nieuformowany. Dopiero tak od 27 roku życia nabiera jak tych wszystkich właściwości, skupia w sobie i prezentuje tę klasę. No i dlatego tak to wyglądało w tamtych czasach. Wojtek, twój medal też mógł być złoty, bo prawie finał, ale w dziwny sposób jakoś... Możesz opowiedzieć tą historię? Oczywiście, oczywiście. No, historia dla mnie dzisiaj uśmiecham się, jak mówię o tym,
ponieważ droga też przez mękę, aczkolwiek to już były trochę inne czasy, były inne, lepsze czasy, bym powiedział. Rok 92, kwalifikacja olimpijska, wówczas już trzeba było kwalifikację zdobyć. Jadę na turniej, wygrywam jedną walkę, drugą przegrywam nieznacznie. Za chwilę walki repasażowe, wygrywam dwa pojedynki. Jestem niby pewniakiem na igrzyska do Barcelony, ale za chwilę dowiaduję się, że gospodarz zabiera miejsce dla siebie, więc jestem pierwszym rezerwowym i tak naprawdę przez kilka miesięcy jeździłem na zgrupowania, trenowałem solidnie po to, żeby tą formę szlifować, ale ciągle jeszcze byłem niepewny. W ostatnim tygodniu przed odlotem na zgrupowanie, jedno zostało z ostatnich, nie zgrupowanie do Asyżu, już po prostu zrezygnowałem. Zrezygnowałem, mówię, nie mam siły, napisałem list, pożegnałem trenerów, pożegnałem kolegów, życzyłem im wszystkiego dobrego, no i wyjechałem ze zgrupowania z Warszawy. No i po paru dniach dowiaduję się, że ta nominacja już została mi przekazana Polskiemu Związkowi Bokserskiemu, ponieważ zawodnik hiszpański doznał kontuzji. Czyli no, stało się tak, oczywiście każdemu życzyłem tego i życzę dalej, wiadomo, no, sportowiec trenuje solidnie, no ale tutaj no, tak chyba widocznie miało być. Zabrali mi miejsce, to miejsce za chwileczkę mi oddali. No i cóż, wiatr w żagle, ochota wielka, radość, przygotowania, jeszcze prawie tydzień czasu we Wrocławiu, gdzie nie ma sparing partnerów, trzeba szukać. Przyjeżdża jeden kolega, drugi z Warszawy nawet, gdzieś tam się zjeżdżają, żeby mnie pogonić po tym ringu, żebym ja tą kondycję, formę, to oczko złapał. No i cóż, no i za tydzień jadę do Warszawy podpisać nominację. No i cóż, i później jesteśmy już w Barcelonie losowani. Losowanie dla pięściarzy niesamowicie istotne, bo każdy, mamy tam swoich faworytów, jest kategoria półciężka, czyli moja kategoria, wielka gwiazda boksu kubańskiego, Espinoza, jakiś zawodnik ze związku, że tak powiem, tamtego. To są mocni pięściarze i nie każdy chciałby się z nimi spotkać. No, losowanie, historia taka prawdziwa. Ja mówię, no tak patrzę na drabinkę, mówię tak, tego pokonam. Okazuje się to wicemistrz świata z Puerto Rico, młodzieżowy, wielki talent. Potem on, tak, ten wygra z tym, no to trafiam później na zawodnika z Afryki, mistrza Afryki. A potem jak ich pokonam, to najprawdopodobniej z Angelo Espinozą z Kuby. To chłopaki oczywiście zaczynają się śmiać, bo ja mówię, że też z tym gościem wygram, a potem już mam medal, także co będzie, to będzie. No i tak się stało. Zrealizowałem te swoje śmieszne wówczas dla nich obietnice. Dla mnie to był taki plan, naprawdę. Ja w to bardzo wierzyłem. No, walka półfinałowa to walka, ćwierćfinałowa walka o życie, można powiedzieć, z zawodnikiem kubańskim. Tam tylko mu odpuścił krok do tyłu i jest po mnie. On wszystkich nokautował. Także tutaj no, pojedynek, ja bym powiedział właśnie na śmierć i życie i udało mi się go wygrać, natomiast później walka półfinałowa z Torstenem z Niemiec, byłem mistrzem świata, mistrzem Europy, później mistrz świata zawodowy, no i zdobył tam też mistrzostwo olimpijskie w Barcelonie, ponieważ no, tą walkę też można zobaczyć, niesłusznie przegrałem tam dwa ostrzeżenia od sędziów, od sędziego ringowego. Ale była taka sytuacja, że była pogłoska, że był kontuzjowany, tak? Że byliście tak. Zaskoczeni, tak, że on w ogóle wyszedł, tak? Tak, to prawda. W walce ćwierćfinałowej z zawodnikiem z USA doznał bardzo poważnej kontuzji, łuk brwiowy mu bardzo mocno pękł, ale wówczas prezydentem Federacji Boksu Światowego był Karl Hans Wehr. Także tutaj no, przez dwa dni chodziłem z myślą, że już mam finał. Trenerzy mówią, bo i tak masz finał, bo to ten nie wystąpi na pewno, ponieważ nie dopuszczą go lekarze, kontuzja poważna. Patrząc, schodzi po schodkach. Na ważenie, tak? Na ważeniu, tak, na badaniu. Później wchodzę, patrzę na kartę, jest odhaczone, że został zbadany i dopuszczony do walki. No, także tutaj no, takie sytuacje są, myślę, że w każdej dyscyplinie sportu. Nieznacznie, przy dwóch ostrzeżeniach uległem 9-7. Szkoda, ale pół roku później zrewanżowałem mu się na Mistrzostwach Świata i wygrałem. Także
Taka była historia. Może tak na zakończenie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Jesteśmy? Jesteśmy. Oczywiście, że jesteśmy. No, sportowcy, myślę, że prawdziwi sportowcy to mają to w krwi już. Właściwie to reprezentowaliśmy Polskę cały czas i ją dalej reprezentujemy, pomimo, że jesteśmy już jakby poza wyczynem jako zawodnicy, ale to jest no, podstawa. To w sporcie to nie do wyobrażenia, po prostu jakby inna myśl. Jeździmy, mówimy o tym, bo każdy z nas ma spotkania. Ja w tym roku już kilka miałem spotkań z młodzieżą, z dziećmi. I o czym mówię? O tym, właśnie o tym, że flaga to jest nasz symbol. Walczymy dla naszego godła, walczymy, zawsze staramy się szanować to godło i to jest bardzo istotne. I chciałbym właśnie, żeby w szkołach edukowano, mówiono o tych naszych symbolach, żeby młodzież, dzieciaki te symbole poznały, a potem szanowały je bardzo. To jest piękne, że rozjeżdżacie się po świecie i zawsze tutaj wracacie. Ja myślę, że przede wszystkim sportowców to łączy, sport łączy i właśnie to przywiązanie do patriotyzmu ze względu na ciężką pracę, jaką sportowcy wykonują. I dlatego też my w przeciwieństwie do polityków właśnie się bardzo dobrze rozumiemy, że jak trzeba się zebrać do kupy, to niezależnie czy to jest bokser, czy to jest tyczkarz, czy to jest piłkarz, zawsze się dogadamy i zawsze stoimy po jednej stronie. Także to jest piękne właśnie ze strony sportowej i myślę, że tutaj dużo młodzież może czerpać właśnie z byłych sportowców przede wszystkim, którzy przeszli, tak jak tutaj historia choćby Władka, gdzie przeszliśmy jakby te najcięższe chyba czasy, które były dla sportowców i możemy to również tych młodych zawodników i tą młodzież kształtować w tym kierunku. No bo jesteście autorytetami. A Wojtek, powiedz mi, kto jest największym dla ciebie sportowcem polskim? Nie chciałbym teraz wymieniać, dlatego że tych sportowców mamy wspaniałych wielu. No, ja na przykład moim takim ulubioną, moją dyscypliną, konkurencją było biegi. 100 metrów, 200. Nawet miałem propozycję gdzieś na 10, bo wyniki robiłem, ale jednak wówczas, kiedy zostało mi to zaproponowane, już miałem 10 pojedynków stoczonych, wolałem zostać przy swojej. Kocham wszystko, nawet oglądam szachy i kibicuję szachistom, bo wiem jaki to jest wysiłek. Także naprawdę, mamy wspaniałych sportowców. Samo to, że lekka atletyka jest na drugim miejscu, tak, na świecie, w zdobyciach medalowych teraz, na tych mistrzostwach, które odbyły się, to jest niesamowite. Siła jest. Dlaczego? Dlatego, że już jest większe wsparcie też, myślę, państwa. I tak powinno być. Powiedz mi, Władek, a dla ciebie? Nie pytacie. Nie, ale ja pytam dlatego, że ty jesteś taką gwiazdą chyba najbardziej rozpoznawalną. Ktoś już coś takiego powiedział. Jest nas wielu. Jest. Nie, oczywiście no, trudno jest powiedzieć faktycznie. Ale obojętnie kto, czy ktoś zdobywa 7 złotych medali, czy zdobywasz jeden medal, jesteś w grupie tych olimpijczyków, czy tych mistrzów, którzy między nami nie ma granic wiekowych, nie ma granic kulturowych, nie ma wagi. Waga jest widoczna, ale tych granic nie zauważa. My jesteśmy przyjaciółmi od pierwszego wejrzenia, nawet jak myśmy nigdy się gdzieś tam nie spotykali. Wiemy, kto kim jest i ja uważam, że jest cudowną sprawą właśnie otrzymywać takie komplementy, jak ja na przykład otrzymuję, że ktoś jest, to mnie podziwiał, tak. Czy ktoś jest. Ja tak samo, ja Usain Bolt ostatnio przyszedł na takiej jednej gali, podszedł do mnie, bo się dowiedział, kto ja jestem, mówi, przepraszam bardzo, jestem Usain Bolt, bardzo miło pana poznać. No i o co chodzi? Miłe, no i o co? Strasznie miłe. Tak. Dlatego to są fajne rzeczy i tym się dyrektujemy, nie? Bo to wymieniać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, jest się popularnym z różnych względów. No.